Pismo Święte wyraźnie uczy, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Kto jest raz w Chrystusie, jest zawsze w Chrystusie. Niestety są tacy, którzy nie wierzą Chrystusowi i czynią go kłamcą, i są to ludzie, którzy myślą, że zbawienie można utracić. I pierwszy list do Koryntian 8:11 mówi: i zginie dla twojej umiejętności brat słaby, za którego Chrystus umarł. Przez twoją wiedzę zginie słaby brat, za którego umarł Chrystus. Tutaj apostoł mówi o możliwości zginięcia słabego brata. W świetle Jana, 3:16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Oraz w świetle drugiego Piotra, drugiego listu Piotra, drugi list Piotra, 3:9. Nie zwleka Pan tego, co obiecał, jak to niektórzy uważają za zwlekanie, ale okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby kto zginął, ale żeby wszyscy przyszli do upamiętania. Te słowa, które wskazują, że zginąć oznacza przejść na wieczne potępienie, wieczną ruinę do piekła. I utracalnicy przyjęli to w ten sposób, że zginąć słaby brat, to znaczy, że straci zbawienie. To jest błędem. Błędem jest zakładanie, że za każdym razem, gdy w Piśmie Świętym jest użyte słowo zginąć, mówi ono o utraconej wieczności w postaci utracalności zbawienia. Poza tym, że słowo to odnosi się do zgubionych grzeszników, słowo to może odnosić się do wiernych, wierzących, zbawionych, którzy umierają. Na przykład Kaznodziei, 7:15. Księga Kaznodziei, 7:15. To wszystko widziałem w moim nędznym życiu. Nie jeden sprawiedliwy ginie w swej sprawiedliwości, a nie jeden bezbożny żyje długo w swojej złości. Także Micheasza 7:2. Micheasza: zniknął pobożny z kraju, nie ma uczciwego wśród ludzi. Wszyscy czyhają na rozlew krwi, jeden na drugiego sieć zastawia. Także Łukasza 11:51. Łukasza 11:51. Od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem i świątynią. Zaiste, powiadam wam, poszukiwać jej będą od rodu tego. Widzimy wyraźnie. I 13:33 Łukasza ma takie słowa: ale muszę dziś i jutro i pojutrze odbywać drogę, bo nie może być, aby prorok miał zginąć nie w Jerozolimie. I 2 Koryntian 4:16. Dlatego nie słabiejemy, ale chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, wszakże wewnętrzny z dnia na dzień się odnawia. Czyli 2 Koryntian 4:16. Tutaj to słowo też jest użyte. Doprawdy samego siebie, na przykład Jeremiasza 7:28. Jeremiasza 7:28. Mów więc do nich: to jest ten naród, który nie usłuchał głosu Pana, swojego Boga, i nie przyniósł i nie przyjął przestrogi. Zaginęła prawda, starta została z ich ust. Także przedmiotów nieożywionych, ulegających
zepsuciu, jak mówi nam Łukasza 5:37. Łukasza, 5 rozdział, 37 werset. I oto niewiasta w mieście, która była grzesznicą, dowiedziawszy się, iż siedzi u stołu w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik, czyli mamy tutaj pomyłkę, bo to było 5:37, czyli jest tutaj i nikt nie leje wina młodego w stare statki, bo inaczej wino młode rozsadzi statki i samo wyciecze i statki się psują, to samo słowo i tym podobne. Oczywiste jest, że istnieje wiele zastosowań słowa zepsuć, zginąć. Błędem jest myśleć, że jest tylko jedno użycie słowa w Piśmie Świętym, a następnie torturować interpretacje wszystkich innych pism, aby pasowały do tej jednej myśli. Jeśli śmierć miała w Piśmie Świętym tylko jedno znaczenie, przejście do utraconej wieczności, to dlaczego Bóg sprawiedliwie pozwolił, by zginąć wiernym wierzącym? W tym wersecie słowo zginąć oznacza, że dana osoba doświadcza poważnego załamania się w wierze, co prowadzi ją do kompromisu, a tym samym rozbija się w jej chrześcijańskim życiu. W tym fragmencie chodzi o to, że musimy uważać na to, na co pozwalamy w naszym życiu, abyśmy nie zgorszyli współwyznawców, tych, którzy razem z nami idą do nieba.